Dzisiaj zagramy w najlepszą podróbkę FNAF-a Help Wanted na Robloxie, czyli FNAF Support Requested. I jeżeli lubicie takie podróbki na Robloxie, to zostawcie jedną łapkę w górę. A tymczasem przechodzimy do Dark Roomsów, czyli mroczne pokoje. Jestem ciekaw, jak to odwzorowali w Robloxie. Na początek oczywiście mamy plusz trapa i naszym zadaniem jest świecić światłem. I musimy go złapać prawdopodobnie, kiedy on pojawi się na X-ie. Czy to w ogóle działa? Wow. Chwila. O, ja stałem tyłem odwrócony. Dobra, jest plusz trap i teraz musimy gasić światło i zapalać. I w odpowiednim momencie musimy nacisnąć, kiedy on pojawi się na X-ie. Będzie to bardzo trudne zadanie, bo jak sami widzicie, on się nie rusza. Tak więc musimy w 100% polegać teraz na słuchu. Uwaga, skupmy się. Minęło kilka sekund. On już może być blisko. On może być blisko albo może być... Oho, ruszył się, dobra, ruszył się, więc pozwólmy mu jeszcze troszeczkę pobiegać. I jestem ciekaw, co będzie tutaj na Dark Mode'zie. O, znowu przebiegł, dobra. Bo też jakby widziałem, że jest tutaj Dark Mode, w sensie jakby ten tryb hardkorowy. I nie mam pojęcia, co tam będzie, o ile w ogóle został zrobiony. Więc na razie skupmy się na tym. Może jeszcze dzisiaj zrobimy serwis wentylacji. Taki jest przynajmniej mój plan. Nie chciałbym od niego dostać jumpscare'a, więc... Dobrze by było, jakbym się bardziej skupił. Gdzie on jest? Słyszę go. Teraz. Oj, jest blisko. To jest bardzo dobrze zrobione. Bardzo dobrze zrobione. Okej. Na spokojnie. 3, 2, 1. Już. Nie ma go. Znowu biega. Okej. Chwila prawdy. 18, 17. Teraz. Nie ma go. Gdzie on jest? Dobra, zostało 14 sekund. Bardzo mało. Bardzo mało. 9. Oje! Nie złapałem go. No to podejście drugie. Zobaczmy, czy tym razem mi się uda. Chwila prawdy i teraz. Dobra, nie ma go, okej, zszedł z krzesła. Zszedł z krzesła. Teraz on powinien biegać od lewej do prawej. Ja powinienem słyszeć dźwięk, jak on biega. Teraz? O, dobra, jest bliżej, dobrze. Czy on biegnie? Czy ja go słyszę? Jak ciągle będę gadał, to na pewno go nie usłyszę. Teraz, przebiegł. Teraz. Nie ma go. Dobra. Musimy go upolować. Innej opcji tutaj nie ma. Teraz. Nie ma go? Gdzie on jest? Dobra, spokojnie. 30 sekund. Gdzie on jest? Chwila. A! Ostatnie 20 sekund. Dobra, odliczanie. Uwaga. Teraz. Nie ma go? Gdzie on się podział? 13. Poczekajmy z 5 sekund może. Jeszcze chwila. Jeszcze nie. Teraz. Oj, był blisko, ale to wciąż nie jest to, 3, 2, 1 i... No dalej! O, niestety. Przy tym podejściu troszeczkę zbugowałem grę i ja nie powinienem teraz nic widzieć, bo jak widzicie, jak zapalę światło, to widać, ale jak zgaszę światło, to nie powinienem nic widzieć, ale zbugowałem ten tryb, ja go po prostu zepsułem. Można nawet powiedzieć, że zhakowałem, więc... Ja po prostu widzę teraz za dużo i to się stało bardzo łatwe. No cóż, twórca mógł go bardziej dopracować. Udało się. O, mamy kolejnego koleżkę. Tym razem Nightmare Balloon Boy. No tak, przecież tam był Nightmare Balloon Boy. Okej, znowu musimy świecić światłem. To jest nasze zadanie. Więc mam nadzieję, że w tym przypadku... No nie, jak ja go znowu widzę, to będzie zbyt łatwe. Nie, no musimy zrestartować... Zrestartować grę. No i teraz rozumiem, patrzcie na to, my kompletnie nic teraz nie widzimy. Tak więc Nightmare Balloon Boy, czas się z tobą zmierzyć. Zobaczmy, czy uda mi się go... Czy uda mi się go dobrze wykryć. Teraz. A, jeszcze nie szedł, dobra. Wydaje mi się, że musimy czekać tak około 10 sekund i wtedy dopiero świecić. Tak więc poczekajmy sobie, jeszcze nie. 3, 2, 1... Już. Okej, zszedł z krzesła. Kolejne 10 sekund. I te dziwne dźwięki, dobra, jeszcze chwila, 7, tak do 53 powiedzmy. Powinno się... Nie ma go, okej, dobra, czyli teraz prawdopodobnie pojawi się gdzieś na środku i przyjdzie do mnie. Hello? Znowu go nie ma, niedobrze, bardzo niedobrze, on będzie cięższy do upolowania. I chyba w oryginale tutaj było bardzo dużo balonów, o ile się nie mylę. A tutaj w tej podróbce w ogóle nie ma balonów, bo ja pamiętam, że... Było takie miejsce, gdzie było bardzo, bardzo dużo balonów i był właśnie balon śmieć i trzeba było go złapać i to było dokładnie to miejsce, tylko że teraz nie mamy balonu, więc jest troszeczkę inaczej. Czemu on się nie pojawia? Ile ja mam czekać? Ile ja mam na niego czekać? 20 sekund zostało. Teraz? No, gdzie on jest? What? Tu coś jest w ogóle czerwonego. Czy to był fragment Balloon Boya? Dziwne. Dobra, poczekajmy do ostatnich sekund, nie ma innej opcji już nawet, żeby to zrobić, więc...
Spróbujmy. Bum. Ajdź, był blisko. No, nie uda. Te jumpscary. Te jumpscary są nawet mocne. Z tego, co się orientuję, to działa to troszeczkę tak, że im dłużej nie świecimy, tym właśnie on bardziej się przemieszcza i przybliża. Więc w teorii, jeżeli poczekam teraz 10 sekund, albo jakoś tak z 5 sekund, to on powinien podejść bliżej, ale muszę ten moment wyczuć, tylko że ja w panice tutaj świecę tym światłem, jak gdyby miał mnie zaraz zaatakować. Dobra, poczekajmy. 3, 2, 1 i już. Nie ma go? Okej, dobra, pobiegasz sobie teraz, kolego, pobiegasz. Aha, aha. I teraz. Ajdź, nie ma go, najgorzej na świecie, dobra. Jeszcze chwila. 3, 4, może teraz? Teraz. Jest, dobra, udało się. Złapałem balon śmiecia, udało się. Mamy to, widzowie, zostawcie z tej okazji jedną łapkę w górę, ponieważ teraz mamy. O, moglibyśmy mieć plush baby, ale twórca, jak widzicie, tego nie dokończył, czyli prawdopodobnie jeżeli przełączymy się teraz na nightmare mode, czyli jakby ten tryb hardkorowy, to tutaj nic nie będzie, czyli ten tryb nie jest w 100% skończony, tak jak mi się wydawało to właśnie tutaj na początku, tylko on jest tak zrobiony, powiedzmy, do połowy. Natomiast jeżeli chodzi o Animatronic Factory, ja sobie to sprawdziłem, to w ogóle nie ma żadnego związku z FNAF-em. Możemy to zobaczyć, ja wam to pokażę, ale ja kompletnie nie wiem, o co tutaj chodzi i nie wiem, czy to jest, w ogóle to nie ma nic wspólnego z FNAF-em. Zobaczcie na to, mamy coś takiego, możemy patrzeć na kamery w wentylacjach, mamy jakieś animatroniki robloxowe, nie wiadomo, o co chodzi, mamy także, z tego, co się orientuję, tak, music boxa, którego musimy nakręcać. I nie mam pojęcia, co tutaj się robi, bo z tego, co widzę, tak, mamy kamery w wentach też, które możemy klikać i jest to bardzo dziwnie zrobione. I możemy też zamykać główne drzwi. Jeżeli je zamkniemy, to jak sami widzicie, to jest jakoś... Pizza time, pizza time, pizza time. No właśnie, to jest jakieś takie... Pizza time. To jest jakieś takie dziwne, te drzwi mogą być zamknięte cały czas tak naprawdę. I jedyny nasz problem, który tutaj mamy, to chwila, music box, to tak naprawdę, że te systemy mogą się zepsuć, będziemy musieli je naprawiać. Spróbujmy przejść tą pierwszą noc, zobaczmy, jak to wygląda. To jest jakiś taki podruba. O, na przykład drzwi się zepsuły, więc możemy je zrestartować. I teraz na przykład powinienem dostać jumpscare, którego kompletnie nie ma, więc to jest bardzo, bardzo niedokończone. Widać, że twórca po prostu porzucił to, więc trochę lipa i szkoda. Natomiast to, co nie porzucił, to nie porzucił vent repair, czyli naprawę wentylacji, którą sobie oczywiście sprawdzimy. I wydaje mi się, że tutaj będzie... hello. Oj, tak, że tutaj będzie bardzo ciekawie. Co? Mamy audio tutaj? Tego się nie spodziewałem. Dobra, oby to działało, oby to działało. W końcu to jest podruba, więc kto wie. Dobra, mamy światła. Yep, dokładnie. Będziemy musieli naprawić wentylację. Ciekawe, czy druga część też będzie. To jest najlepsze. Oby była, oby była. Dobrze, nie powinieneś mieć żadnych instrukcji. Ale... Okej. Aha, co mam zrobić? Dobrze, nie powinien pod żadnych Nie powinien pod żadnym pozorem co zrobić? Okej. Nacisnąłem guzik. Ale ja kompletnie nic nie widzę, nie mogę świecić nawet. Dobra. Mangul! To jest tak samo zrobione. Co? Dobra, to jest dobrze, to jest... To jest dobrze zrobione, to jest dobrze zrobiona podruba. Czy mogę to nacisnąć? Czy mogę poświecić tutaj? Nie, dobra, musimy to przełączyć. I Mangle sobie... Oj, chyba twórca tutaj troszeczkę bardzo, że tak powiem, odpłynął, jeżeli chodzi o ten tryb, bo nie do końca tak to wyglądało w oryginale. Na pewno widzę tam Mangle. O, ona idzie faktycznie. Może i jednak nie ma tragedii, jeżeli chodzi o odwzorowanie tego. Którędy ona idzie? Tędy. Nacisnąłem guzik, więc idź sobie. Go away, go away. Yo, Mangle nas atakuje. Dobra, pokręćmy tym. Aha. Idzie, idzie tu. Sio, go away. Idź sobie, po prostu sobie idź. Dobra, kręcimy, kręcimy. Bo tutaj rurę wywaliło. Szybko. Czy to działa? Dobra, idź sobie. Dobra, działa, działa. Teraz tą wywaliło, dobra, przekręcamy. Ona idzie, nie wiem, czy idzie. Ej, jest nawet stresik. Powiem szczerze, że nawet jest malutki stresik tutaj. Cześć, do widzenia. Pa, pa. Okej. Okay. Kręcimy, kręcimy. Maksymalnie, ile się da. Dobra, zakręcone, pięknie. Naciskamy ten guzik i czy udało mi się to wykonać, tę misję? Trzy zielone, jeszcze jedno. Jeszcze jedno, dobra, żółty. O, wow, to jest naprawdę odwzor... Idzie sobie, go away. Niebieski, zielony, czerwony, żółty. Niebieski, zielony, czerwony, żółty. Idealnie przyszła w tym kierunku, pięknie, dobra, tak więc zamykamy. Czy mi się udało zrobić system wentylacji?
Ej, całkiem nieźle to było odwzorowane. Dobra robota! See you next time, do zobaczenia następnym razem. Okej, okay, spoko, fajnie się pracowało. Fajnie się pracowało, było naprawdę, naprawdę przyjemnie i... Czy teraz będziemy mieli Enarda? Też nie został zrobiony Enard. Wow, twórca naprawdę tutaj miał dobry potencjał, ale jak widzicie nie udało mu się całej gry odwzorować, więc na tym musimy niestety zakończyć ten odcinek, bo nic więcej już tutaj się nie da zrobić. Zrobiliśmy FNAF-a 1, FNAF-a 2, a także FNAF-a 3 chcieliśmy zrobić, ale nie udało się. Tutaj jest niedokończone, więc może w następnym odcinku dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć inną podróbkę tego właśnie trybu, którą też mi w sumie polecaliście, która podobno jest o wiele lepsza i jest lepiej zrobiona, więc koniecznie dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę.